Do twojej walki z Travisem Walkerem zostało 3 tygodnie. Na jakim etapie są twoje przygotowania? Ten zetap sparingów w połączeniu z wytrzymałością siłową na trochę z Tylorem. Dzisiaj właśnie mam trening po południu. Także 4 tygodnie to wytrzymało siłowa, tydzień sparuję. Pomiędzy tym oczywiście tarcza z trenerem, z Rogerem, praca nad taktyką, nad techniką. Także ciężki tydzień, dwa razy dziennie trenuję, sobota jeden trening, niedziela tylko odpoczywam i tak to już jest 5 tygodni. Więc zostało nam jeszcze 3 tygodnie, by być 100% tak przygotowany na walkę z WK. A w jakiej jesteś teraz formie? Co jeszcze trzeba doszlifować? Znaczy powiem szczerze, w formie jestem szybki i tutaj nic brakuje, nic nie boli, więc oby szczęśliwie dotrwali do 8 i nie wyjść do niego zaprezentować się. Z dobrej strony, no oczywiście wiadomo, że jest plan taktyczny na Walkera, mam jego mocne strony. Trzeba będzie uważać, ma prawą rękę, ma uderza silną, na ogół jest to knockout fighter, który ma czym uderzyć, więc trzeba będzie bardzo uważać. No i zapowiada się świetna walka, na co bardzo liczę, bo przecież kibice wchodzą oglądać widowisko. Czyli oglądasz taśmy z jego walkami, czy oprócz tego knockoutu? Każdego zawodnika trzeba tam popatrzeć na jego atuty, na jego mocne strony i właśnie można powiedzieć więcej Roger ogląda, bo on jest właśnie trenerem i on tak sobie układa i on wie co zrobić, by pokonać przeciwnika. No ale problemów chyba z nim nie będzie, bo przecież przegrał on zarówno z Arreolą, jak i Banksem, a ty sobie z nimi poradziłeś. No tak, ale to nie można nigdy tego tak brać, że ja wygrałem z tymi, to znaczy, że będę miał spacer. No to jest zawodnik, który mówię, uderza bardzo mocno i jeden cios wody ciężki zmienia obraz walki, więc trenuję bardzo ciężko i oczywiście jestem faworytem i wierzę, że go pokonam, ale no to nie znaczy, że to będzie spacer, dlatego trenuję bardzo ciężko, by wyjść 100% tak szybko do walki i dobrze się zaprezentować, a on zawsze dobrą walkę, więc mam nadzieję, że będzie się ta walka. A propos walki, odbędzie się ona o nietypowej dla ciebie porze, bo zawsze walczyłeś późno wieczorem, tym razem będzie to 6-5 po południu, nie przeszkadza ci to? Znaczy oczywiście cały dzień czeka, no pierwszy raz zdarza się, że będę walczył o tej porze, jednak sygnał polski leci na pay-per-view i ma to być prime time w Polsce, godzina 11:30, czyli 5:30 naszego czasu. No ja jestem zawodnikiem, tutaj są języki, który prowadzi moją karierę i jest tak wszystko poukładane, że po prostu o tej porze wchodzę do ringu i walczę. No kibice w Stanach będą się, o ile będą mogli przyjść mnie wcześniej zobaczyć. Najważniejsze, żeby dać świetne widowisko i wygrać, bo to jest moja droga. Podczas tej samej gali zadebiutuje w wadze królewskiej Steve USS Cunningham, który jest twoim dobrym znajomym. On będzie walczył z Jasonem Gavernem, którego z kolei rok temu pobił Mariusz Wach. Ty masz za sobą już 3 lata walk w królewskiej kategorii. Czy podpowiesz coś Cunninghamowi? Czy ma tak walczyć jak w Cruiser? Masz jakieś takie tips dla niego, podpowiedzi? Każdy ma swoją technikę i każdy walczy inaczej. No, każdy jest innym zawodnikiem. Nie wiem, jakiej formie jest dzisiaj, jaki Gavern, tak jak nie wiem, jaki jest Cunningham. Na pewno jeżeli Gavern jest przygotowany 100%, no to jest to zawodnik trudny też do pobicia. No to wszystko zależy, jak podszedł do przygotowania, no i jaki miał czas, bo to też od tego wszystko zależy, bo nie można walki porównywać tej, która była 2-3 lata temu, a która będzie za 3 tygodnie. Także to wszystko zależy, kto jaki jest z ciebie, ile daje z siebie i jak naprawdę komu zależy na tej walce. Także na pewno będzie to dobra walka. Cunningham będzie na pewno szybszym pięściarzem. No ciężka waga, no trzeba umieć przyjęcie, zobaczymy jak Cunningham sobie poradzi, bardzo ciężkie. Ja mu życzę wszystkiego najlepszego, to przecież mój przyjaciel i były przeciwnik. Tak jak wspomniałeś, w wadze ciężkiej nie jest łatwo, bo od niemal 20 miesięcy nie udało ci się zakończyć walki przed czasem. Pojedynek z Walkerem będzie twoją dziesiątą walką w tej kategorii. Czy uczcisz jubileusz specjalnymi fajerwerkami i poślesz Amerykanina na deski? Ja wierzę w swoje zwycięstwo, bo jak jestem zdrowy i jestem szybki, to są moje atuty i wtedy mogę wygrać z każdym. A nigdy nie... Wchodząc do ringu nie myślałem i nie myślę, że kogoś skończę przed czasem, bo tak naprawdę jeżeli tak chcesz zrobić, to się nigdy to nie stanie, bo to jest boks, trzeba być dynamicznym, a jeżeli czysto trafię, to przywrócę każdego, dlatego czyste
Wspomniałeś o tym, że w Polsce walka będzie transmitowana na pay-per-view, tutaj natomiast w Ameryce będzie ona na stacji World TV. World TV to znaczy w takim kolokwialnym tłumaczeniu stacja dla bogaczy. Powiedz mi, czy opłaca ci się walczyć z Walkerem? Czy o ile wzbogaci się twoje konto, czy też dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach? Nigdy nie rozmawiam, bo najważniejsze to jest walka i wyjść wygrać. To jest, można powiedzieć, kolejny mój przeciwnik w walce o przyszłym roku, bo tak jak chcę walczyć o mistrzowski pas, więc zawodnik, którym walczę, to walka o pozycję numer 2, będę walczył, jeżeli wygram w grudniu, pozycję numer 1. Taki jest plan i w przyszłym roku, by jeszcze raz dostać szansę o mistrzostwo świata. Więc to jest taka droga i tego zawodnika wyznaczyło IBF. To nie ja sobie wybrałem tego zawodnika, on bodajże jest na 12 miejscu IBF i jest typowany jako numer 2 w pozycji IBF do walki ze mną, także muszę pokonać go, by walczyć o pozycji numer 1 i w przyszłym roku stanąć o mistrzowski pas. A niemal dokładnie rok temu walczyłeś z Witalijem Kliczko. Jaki jest Tomek Adamek 365 dni po nieudanej próbie zabrania Ukraińcowi pasa WBC? Znaczy wszyscy widzą, widzieli przecież moje dwie walki po walce z Witalijem i widzieli, że Adamek w tych walkach dwóch był inny niż był w Polsce. No, to nie byłem ja, to byłem, można powiedzieć, byłem wolny, nie miałem szybkości, nie miałem swoich atutów, ale go też łatwo przegrałem, a jeżeli tak wchodzę do ringu, no to niestety no nie mogę myśleć o wielkich mistrzowskich pasach, no bo pasu się nie zdobywa taką walką, dlatego muszę być szybki. Popełniliśmy kilka błędów i wnioski wyciągnąłem i trenuję. I jeżeli zasłużę na taką walkę, jeszcze raz taką walkę dostanę i wtedy ta walka będzie w USA, a myślę, że będzie w USA, jeżeli nie to w Polsce, wtedy trzeba polecieć na 10 tygodni do Polski, aklimatyzować się cały i wejść do ringu w 100% i walczyć. Nie mogę też ciebie nie zapytać o Artura Szpilkę, który ostatnio w kilku wywiadach w prasie wsadził ci kilka szpilek. Twierdzi na przykład, że chciałby z tobą walczyć już za rok. Ciebie jednak taka walka nie interesuje, ale gdyby znowu szło o wielkie pieniądze, tak jak w przypadku pojedynku z Gołotą, podjąłbyś wyzwanie? Ale na walki wielkie to trzeba sobie zasłużyć i jeżeli ktoś myśli, że pisaniem i komentarzami robi popularność w boksie, w sporcie, to jest z błędnego myślenia. Nie ma takiej możliwości. Na szacunek kibiców i wielkie walki sobie zasłużyć. No, ja od USA walczę 2005 roku. Dostałem walkę o mistrzowski pas, wygrałem, można powiedzieć, krwawicą, bo ze złamanym nosem zwyciężyłem Cruiserweight, następny pas i tak zdobywałem i zdobywam serca kibiców właśnie walką. Jeżeli chcesz zdobyć serca kibiców, trzeba wejść do ringu i pokazać swoje serce i kibice cię pokochają, a nie gadaniem i pisaniem i że ktoś kogoś pokona. No, Buzią jeszcze nikt walki nie wygrał, więc ja taką drogą nigdy nie szedłem i nie idę.